Witam Was, bracia i siostry. Z tej strony Lukas, a ja chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Dark Souls 2. Dobra, jesteśmy ponownie w Puszczy Cieni bodajże. I tutaj dostałem wiadomość od widza, pozdrawiam Cię serdecznie, że ten klucz, który zdobyliśmy w poprzednim materiale, służy do otwarcia drzwi w tej oto dziurze. Jestem ciekawy, kto tam jest uwięziony, czy to jest jakiś sojusznik, czy nie. Prawdopodobnie tak, bo wiadomość, jaką dostałem, była bardzo entuzjastyczna. Przy okazji, jeśli chodzi o pewną zmianę, no to sobie założyłem tutaj pierścień olbrzymów w jednej z dłoni. No i myślę, że warto powrócić do naszego bliźniaczego ostrza w ramach, żeby tak nie... żeby tak się nie kurzyła ta broń. Tym bardziej, że jest to naprawdę dobra broń i nie mam zamiaru jakby z niej rezygnować. Zresztą sami zobaczcie. Natomiast pierścień olbrzymów założyłem po to, aby zwiększał równowagę. Co to w zasadzie daje tak w praktyce? Ano to, że jeżeli przeciwnik nas zaatakuje, wówczas nie wytrąci z nas właśnie z równowagi, przez co będziemy mogli atakować wciąż. To jest bardzo ważna umiejętność. Dobra, zobaczmy sobie najpierw wiadomość. Zbliża się kobieta. A to ciekawe, dobra, otwórzmy sobie. I mamy... no... kogoś bardzo dziwnego. Porozmawiajmy sobie z tym czymś. Thank you for helping me. I am Onyfax. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Thank you. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. No proszę bardzo, mamy tutaj faktycznie kobietę, tylko w formie takiego ptaka. Ciekawe, jaką pomoc może nam zaoferować. Przytłoczenie, ale tutaj. Boss broń. Paknąca stara gałąź. Świetnie. Także można powiedzieć, że nam się to zwróciło. Fajnie. Teraz dobra, uważajmy na tą ciecz, bo ona, z tego co pamiętam, niszczy nam wyposażenie, a to nie jest w żaden sposób dobre. Przy okazji, jak tam się dostać do tego starca? Bo szczerze mówiąc, nie widzę żadnej drogi tam. Ale z drugiej strony może być też nieco ciemno i po prostu nie widzę. Dobra. Teraz ruszymy sobie do tej nowej lokacji, bodajże wrota Pharosa, które odkryliśmy również w poprzednim materiale. Także dobrze, że udało nam się odkryć tam ognisko, także podróż będzie szybka. Teraz też również zamierzam... zaraz, gdzie są? A, jest. Zamierzam zbierać te migoczące tytanidy po to, aby ulepszyć halabardę. To jest akurat bardzo ważne, bo ta broń naprawdę daje radę. I myślę, że będziemy z niej korzystać w różnych wyjątkowych okolicznościach. Dobra, tutaj mamy wyjście, tu mamy dalszą drogę. Wiecie co? Najpierw zobaczymy tam te schody, które minąłem, kiedy wchodziłem do tej lokacji. Warto o nich pamiętać. A my najpierw pokonajmy tego mastodonta. Obrażenia są naprawdę niezłe. A cwaniak. A to kto? Zaraz. Czy to nie jest Gawlan? A przynajmniej wygląda jak Gawlan. Tylko ten ma uzbrojenie. I prawdopodobnie chce nas zaatakować. Inaczej po co by do nas tak podchodził? Dobra, rozwalmy mastodonta. Tak, atakuje nas. Atakuje nas ktoś, kto wygląda bardzo podobnie jak Gawlan. Co może być trochę słabe, ale świetnie. Cios w plecy. O to chodzi. Naprawdę bardzo dużo życia zabieramy tym wojownikom. Swoją drogą to dosyć niespotykane. Nie sądziłem, że spotkamy tu kogoś takiego właśnie jak Gawlan. Być może to są jego ziomkowie, którzy popadli w szaleństwo. Tak też może być. Dobra, weźmy sobie na górę. I teraz tak, mamy rozwidlenie, mamy drogę w lewo i w prawo. Zajrzyjmy sobie tutaj. I mamy tu kogoś, tylko kto to jest? Przed tobą wróg. No i chyba faktycznie wróg. Dobra. Dosyć twardy, ale powinniśmy go pokonać bez większego problemu. Dobra. I powalmy go, świetnie. Dużo dusz nie było. Swoją drogą ciekawe, czy to jest mimik. Sprawdźmy sobie. No nie, to nie jest mimik. Bardzo dobrze. I co my tutaj mamy?
Smoczy amulet. Aha, no dobra. W sumie dajmy tutaj ocenę na plus. Czyli mamy tutaj skarb i ruszajmy dalej. Swoją drogą, tu hacą drzwi? Nie, nie możemy, bo tak sobie wyglądały trochę jak drzwi. Przy okazji pewnie zastanawiacie się, czemu mam mniej dusz niż ostatnio, a dlatego, że po prostu w drodze powrotnej zginąłem. Przez przypadek spadając w dziurę, nie powinno nas to dziwić, a to jest chyba nasz znajomy Gawlan. Klejnot życia. Zbliża się rozpacz, zbliża się trucizna, to znaczy znowu tutaj? Oby nie. Przed tobą święty, przy okazji strasznie drogie. Tak, tutaj mamy znajomego Gawlana. Dobra, posprzedawajmy mu parę rzeczy, na pewno jakieś takie, które się powtarzają, bo po co nam tyle? Na przykład wielki królewski miecz, proszę bardzo, niepotrzebne, tutaj krótki miecz, w sumie też niepotrzebny. Myślę, że katany tutaj z czarnej stali nie są potrzebne akurat w takich ilościach, a trochę dusz za nie dostajemy. Topór piechura nie jest potrzebny w żaden z wypadku. Coś jeszcze? Tutaj mamy szpony manekina, również możemy jeden sprzedać, stary bicz również. Co tu jeszcze możemy? Krótki łuk myślę, że też możemy sprzedać, nie jest nam potrzebny. Tutaj jedna z tych tarcz też nie jest potrzebna, również ta. Dobra, a co do zbroi? Czy coś tutaj się powtarza? Zaraz zobaczymy, tu mamy na przykład rękawiczki manekina i to 3 sztuki. Totalnie niepotrzebne. Łachmany więźnia również. Zbroja pancernych też nie jest potrzebna w takich ilościach. Proszę bardzo, ile dusz już zyskaliśmy. Trochę szkoda, że te poprzednie zmarnowałem. Hełm rycerza Alone również nie jest nam potrzebny w takich ilościach. Podobnie jego zbroja, jak widzicie, tych zbroi naprawdę mam sporo. Ale to głównie wynikało z tego, kiedy podróżowałem do Demona Kuźni. No i jak wiecie, tych rycerzy po drodze było naprawdę sporo, a od nich, o dziwo, bardzo często wypadał ich set. Także to nie jest nam totalnie potrzebne. A trochę dusz za to zyskujemy, trzeba przyznać. Naprawdę mnie to cieszy. I teraz tak, czy coś jeszcze do sprzedaży? No na pewno nie sprzedamy... A, przy okazji właśnie zbroję Demona Kuźni. Tego na pewno nie sprzedam. Zbroję Hawla to już tym bardziej nie. Zbroję Węgarla. Nie swoją drogą może go odwiedzimy, bo podobno warto do niego pójść, kiedy pokonamy jego pozostałości. No pierścień to tym bardziej nie. I tego też nie. Co możemy kupić u niego? Czy coś się zmieniło? Wiecie co? Kurczę. Dobra. Możemy kupić na pewno te trujące strzały. I wiecie co? To nawet nie jest głupie. Pamiętacie walkę z tymi olbrzymami, które były w Czarnym Jarze? Bardzo łatwo udało się nam je zabić za pomocą właśnie tych trujących strzał. I myślę, że warto sobie zakupić je, tak na wszelki wypadek. Myślę, że nawet, że około 200 powinno wystarczyć, bo i tak większość czasu zazwyczaj używam jednak tych zwyczajnych, a Gawlana nie spotykamy tak cały czas. Także... Ja również bardzo dziękuję, Gawlan. Dobra, zobaczymy. Viva dla Grym. Grym. Co to? Lub kto to jest Grym? Tego nie wiem. Co my tu mamy? Słaby punkt szarża. Spróbuj osłona i bezcelowość. Spróbuj osłona. A on co robi? O kurde. Serio? Rzuca toporami? O, skubany. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi teraz bez broni. No, średnio mu to wyszło. I bardzo dobrze. Ale swoją drogą ciekawe, ile dostalibyśmy obrażeń za ten cios toporem. Podejrzewam, że sporo. Wielki topór Grymów. A, Grymów, przepraszam bardzo, nie Grymów, tylko Grymów. Czyli Gawlan jest Grymem. Ciekawe, kto to w ogóle jest. Wielki topór Grymów. Teraz to gdzieś powinno być na górze. I to chyba jest. Proszę bardzo, no... Trzeba przyznać, że statystyki ma naprawdę niezłe, bo trzeba mieć aż 50 punktów siły. O nie, nie to. Wielki topór używany przez koczowniczych Grymów. Na pierwszy rzut oka topór wygląda prymitywnie, ale po dłuższym przyjrzeniu się można dostrzec wspaniałe rzemiosło kowali Grymów. Dość ciężki dla człowieka, ale Grymowie mogą wymachiwać nim jak piórkiem. W sumie nie dziwię się totalnie.
Wybaczcie, że trochę mylę przyciski, ale to jest właśnie spowodowane tym, że od czasu do czasu właśnie ogrywam ze znajomym Danielem. Pozdrawiam cię serdecznie, Nio. No i tam jest troszeczkę inne sterowanie. Dobra, przed tobą robak. Oho, i nawet widzę tego robaka. W sensie tego, to czy w sumie ją jaszczurkę. Mam nadzieję, że wybije z niej migoczący tytanit. Tylko żeby ją trafić, potrzebuje broni, która zaatakuje podłoże. I myślę, że tutaj halabarda powinna zdziałać z cuda. No i super. Jedno uderzenie. Duży odłamek tytanidu i czysty kamień. No niestety nie to chciałem, ale w sumie też nie będę narzekał. Dobra, tu mamy kolejnego cwaniaka. Dobra. Swoją drogą naprawdę trochę wyglądały jak krasnoludy. Nie są zbyt dużego wzrostu, no i mają charakterystyczne opancerzenie. Germ ognisko. Spróbuj atak. Spróbuj zamaszysty atak. Dobra. Także przynajmniej mamy broń, dzięki której będziemy powalać jaszczurki, bo one są bardzo, bardzo zwinne. No i ciężko trafić je taką bronią, na przykład takim bliźniaczym ostrzem. Dobra, tutaj walka będzie na wąskim terenie, jeszcze z upadkiem, więc no trzeba uważać. I... no i doskonale, dobra. Także wielki hełm wojownika Germów, proszę bardzo. I teraz tak, mamy drogę w sumie tą za mną i mamy tutaj. Wiecie co, a pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi. Teraz, czy tam nie był skarb? Nie, nie był skarb. Ale możemy odpalić pochodnie. No nie, tutaj nie możemy wejść, tutaj woda spływa. Ale z daleka było widać, jakby to było przejście, nie? Dobra. Mamy tutaj most. Swoją drogą ciekawe, czy tu spotkamy te wrota Farosa, w sensie te zamki. Przed tobą wróg i przed tobą wróg. Viva dla wiadomość i viva dla wiadomość. No podejrzewam, że to jest dokładnie to samo, co było chociażby w Zagajniku Myśliwych. To jest chyba taki klasyk, jeśli chodzi, że wiadomość, potem wiadomość i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Co my tu mamy? A mamy tutaj jakieś przejście. Dobra, mamy skarb. Rozjarzony klejnot życia. I mamy tutaj tarasowa zatoka Celdora. Mamy nową lokację, ale do tamtej jeszcze wrócimy, ponieważ jej nie udało się wyeksplorować do końca, bo mamy jeszcze tam kilka ścieżek. Ale mamy ognisko. Także to ognisko sobie oczywiście rozpalimy. Usiądziemy sobie przy nim. Obóz Armii Królewskiej. Dobra. Odpoczęliśmy trochę i wracamy z powrotem. Bo jednak tutaj, tak powiedziałem, mamy jeszcze kilka rzeczy do odkrycia. I nie chciałbym po prostu tego pominąć, bo to byłoby marnotrawstwo z mojej strony. Dobra, wracamy sobie. A wiecie co? Z drugiej strony, żeby tak się nie cofać, to wrócimy sobie do tego pierwszego ogniska i po prostu pójdziemy bodajże drogą w prawo. Bo my poszliśmy drogą w lewo, a teraz pójdziemy sobie drogą w prawo. I myślę, że to nie będzie taki głupi pomysł. Skoro mamy ognisko, możemy się przenieść na spokojnie. Dobra, i tutaj mamy wrota Farosa i enklawa Grymów. Myślę, że tego pierwszego mastodonta sobie damy z nim spokój. A, no i jeszcze tu mamy przejście przecież w jaskini. Chyba, no właśnie. Także zobaczymy, co tej w jaskini też znajdziemy. A nie, tutaj jest... A nie, tutaj jest wejście po prostu. Już widzę, że tutaj skarb jeden i tam skarb drugi. No nic, będziemy musieli zawalczyć ponownie z tym mastodontem. Ale myślę, że sobie poradzimy bez większego problemu. A swoją drogą ciekawe, czy możemy go zatruć. To tak z innej beczki. Zobaczymy, trafimy go prosto w trąbę. Nie możemy go trafić? A to dziwne. Naprawdę dziwne. Jakby się zawiesił. Bardzo, bardzo dziwne bym powiedział. No ale dobra. Trudno. I tak, czy to był skarb? Nie, to była spadająca woda. A nie, przepraszam, jest skarb. Jest skarb. Bursztynowe zioło. Ciekawe, co się stało z tym mastodontem.
Totalnie nie wiem. Tu jeszcze jakiś był skarb chyba. Nie, tutaj na górze był, ale tam na górze to się... Znaczy tam na górę nie dostaniemy. No właśnie, mamy właśnie wrota Pharosa, w sensie ten zamek. Ile mamy tych kluczy? Pharosa. Mamy ich 8. Całkiem sporo. A wiecie co? Użyję sobie tutaj jeden. Zobaczymy, czy to coś da. Otworzyło fragment. A tam widzę mastodonta. I tutaj do was pytanie, czy warto otworzyć te drzwi w całości? Jeżeli tak, to oczywiście otworzymy. Jeżeli nie, no to damy sobie spokój. Naprawdę dziwne, że ten mastodont na nas totalnie nie reaguje. Można powiedzieć, nas to totalnie zlał. Czy tutaj możemy przejść? A, i tutaj mamy jakieś wrota. Znaczy wrota, ten zamek. Bezcelowość. No dobra, wracajmy sobie. Nie ma co specjalnie przedłużać. Myślę, że tak powiedziałem, pod koniec tego odcinka ruszymy sobie do... Mam nadzieję, że go znajdę. Do Wengarla i porozmawiamy sobie z nim na temat tego, że pokonaliśmy jego pozostałości. Powinno być to dla niego dosyć ciekawym doświadczeniem, bo jednak rzadko się słyszy o tym, że udało się pokonać pozostałości czyjegoś ciała, nie? Tylko tak, nawet trzeba wrócić, a ja mam bardzo świetną wręcz orientację w terenie. Myślę, że każdy to już wie, który choć oglądał chociaż jeden odcinek. Ale myślę, że chyba trafiłem. Tak, trafiłem. Dobra. Nie jest źle. No i dobra, wracamy tutaj, gdzie był ten mastodont. Czyli jednak trafiłem. Tylko właśnie, on też... A nie, ten już na nas reaguje. To trochę dziwna sytuacja. Tamten na nas totalnie nie reagował. Jestem ciekawy, dlaczego. A, i tutaj możemy użyć tej strzały. Zobaczymy, czy go zatrujemy. Dosłownie dostał w trąbę. Tak, zatruliśmy go. I to całkiem szybko. 3 strzały i taki mastodon był zatruty. Niestety, kolego. Nie tym razem. Dobra, dobijmy tego kumpla Gawlana i ruszajmy dalej. I teraz, jeżeli pamiętam, będziemy musieli ruszyć w prawo. Dzięki czemu odkryjemy pozostały fragment tej lokacji, bo trochę szkoda byłoby jednak zostawić tą lokację nietkniętą, a przynajmniej niedokończoną. Przed tobą kupiec. A nie, czekaj. My tu właśnie szliśmy. To nie. A nie, chwila. Tutaj w lewo to był ten skarab. Tutaj był Gawlan. A, już wiem. Dobra. Już wiem. My poszliśmy wtedy w prawo. Na tym rozwidleniu. A tutaj... A, no tak, tutaj mamy tego, który rzuci toporem. W zasadzie 2. Swoją drogą całkiem daleko rzucił, skuwany. Naprawdę jestem ciekawy, jakie byłyby obrażenia, ale jakoś nie chcę tego sprawdzać. Na własnej skórze. Dobrze, niech wstanie i dobijmy go. Brakowało mi trochę tego cięcia ostrza. Naprawdę bardzo fajna animacja. I jak mówiłem, trochę szkoda, że zrezygnowali z tej broni w dalszych częściach, bo... W zasadzie w trzeciej części, bo... To jest tak trochę słabe. Dobra, wiecie co? Nie chcę mieć żadnych pleców... Inaczej. Nie chcę mieć żadnego przeciwnika za plecami, także zabijmy go na wszelki wypadek. Bo aż dziwne, że on sobie tu tak stał. Jeszcze do nas odwrócony. Buty Germów. Mamy już hełm i buty, dobra. A w sumie zobaczymy, czy uda nam się jego zatruć. Podejrzewam, że tak, o ile wcześniej go nie zabijemy. I chyba tak. Czyli w sumie trucizna tutaj na nic, bo po prostu padł wcześniej. Ale może to i lepiej. Zbroja wojownika Pigrmów, czyli mamy już hełm, zbroję, buty. Jeszcze brakuje nam rękawic. No i mamy topór. Brakuje w zasadzie jeszcze bodajże tarczy. Ale to jest raczej ciężki set, więc podejrzewam, że po prostu nie damy rady w tym chodzić. Teraz tak, dobra, tutaj właśnie... Czy my się znowu nie... Nie no, w zasadzie... Zaraz.
Wiem, że tutaj jeszcze coś można odkryć, bo to byłoby dziwne, że to tylko takie przejście. Nie sądzę. Mam wrażenie, że jeszcze coś pominąłem. I chyba nawet mam rację, tylko... No właśnie. Tak, na dół nawet nie ma co schodzić, bo to jest bez sensu. Po prostu zginiemy i tyle z tego będzie. Poza tym tam był jeszcze jeden skarb, jeżeli widzieliście po tej drugiej stronie tej jaskini. Także, no jakoś tam się trzeba dostać. Może jakoś trzeba upaść. Bo to też jest jakieś wyjście. Ale nie chciałbym się tej lokacji też gubić, bo ona jest taka klaustrofobiczna, szczerze mówiąc. Te wąskie korytarze naprawdę nie dają zbyt wiele do popisu. Tu coś mamy. Zbliża się wiadomość. Aha, czyli tu nic nie mamy. No tak, ale mogliśmy spaść. Dobrze, chociaż, że nie było wysoko, to przynajmniej nasza postać nie oberwała za mocno, a w zasadzie w ogóle nie oberwała. I teraz tak, w zasadzie się wróciliśmy. I tak, tutaj mamy tego Gyrma, ale pokonanie go w zasadzie nic nam nie da. Z tamtej strony przyszliśmy. Tutaj mamy tą jaskinię. Będę musiał się tutaj jeszcze dokładnie rozejrzeć, bo jakoś... Naprawdę to jest dziwne, że ta lokacja by się tylko na tym skończyła i koniec, nie? To naprawdę bardzo dziwne. A nie chciałbym się też za bardzo kręcić, chociaż z drugiej strony, może jak się jeszcze troszeczkę pokręcę, no to powinienem jakąś drogę jeszcze wyczaić. Chyba, że już ominąłem, co jest też bardzo prawdopodobne, ale tak mówiłem, coś czuję, że jeszcze coś tutaj jest. Wiecie, to takie przeczucie. Poza tym, tak powiedziałem, mamy ten skarb, który nie zdobyliśmy, a jakoś tam się na pewno można dostać, no bo inaczej to byłoby bez sensu, żeby ten skarb tam zostawiać. Tylko właśnie, mamy w zasadzie teraz ścieżkę, którą już znamy. I co teraz? Na dół nie ma jak zeskoczyć. Tutaj też nie ma przejścia. A wiecie co, zapalę sobie pochodnie. Skoro akurat jest takie palenisko, nie będziemy musieli marnować płonącego czy ognistego motyla. No tak powiedziałem, no upadek byłby dla nas śmiertelny, więc nawet nie próbuję. Tutaj mamy tą ścieżkę, chyba że tutaj jest jakiś zakręt, który pominąłem, ale wątpię. A z drugiej strony to byłoby nawet w moim stylu, nie? Dobra, tutaj... Zaraz, to była jakaś wiadomość. Tył to znaczy wiadomość. No niewiele nam to dało. Tutaj z tyłu również nic nie ma. Dobra, wiecie co? Zrobię ostatnią rundkę i po prostu, jeżeli nic nie znajdę, to po prostu ruszamy dalej, tak? Bo... Naprawdę, mam wrażenie, że coś pominąłem, a nie chciałbym tego robić. Dodatkowo jeszcze ten skarb, który był po tej drugiej stronie. Chyba, że tam było jakieś przejście, które nie zauważyłem, to też jest bardzo prawdopodobne. Tak powiedziałem, bardzo w moim stylu, nie? No i jeszcze warto odwiedzić Vengarla. Kurczę, kurczę, no. Tutaj jeden Gyrm, ale jego zostawmy w spokoju. Tam mamy ten początek tej lokacji. Tu mamy jakąś wiadomość, ciekawe jaką. Przetowo bezcelowość. No trochę to smutne. Zaraz, tutaj nic. Tu też nic. Tutaj mamy ognisko. Tu mamy to przejście, ale tu w zasadzie nic nie ma. No i właśnie, tutaj mamy skarb, nie? I on, no jakoś trzeba się tam dostać, ale totalnie nie wiem jak. Przed tobą przedmiot i dół. O, proszę bardzo, tutaj mamy nawet jakieś przejścia. I tu na górze jeszcze. No właśnie, tutaj mamy jeszcze wiele rzeczy do odnalezienia. Chyba, że... No nie, serio? Naprawdę? Wybaczcie mi bardzo, że ja to pominąłem. Naprawdę, no...
Wiem, że to było słabe. Naprawdę słabe, bo tu mamy przez drabinę. No brawo ja. No ale tak wiedziałem, tak myślałem. Wiedziałem, że... Oho, a to co? Nie możemy tego zaatakować. Wiecie co? To mi bardzo przypomina sytuację z bodajże Grobowca Świętego, gdzie tam mamy w sumie przymierze. I tam, jak przyjąłem przymierze bodajże tutaj, no, sługi szczura, no to tam potem te szczury nas nie atakują. I tutaj mamy w sumie trochę podobnie. Weź przedmiot. Barykada zła i dusza dumnego rycerza. No i właśnie, tutaj nawet nas ci pseudo-gawlani nas nie atakują. Także, znaczy pseudo-gawlani, po prostu no ziomki gawlana. Swoją drogą możemy go przepchnąć? Możemy, fajnie. Bo w sumie tak staną na drodze i ani w te, ani we w te. Tutaj mamy skarb, tylko... Dobra, zobaczymy opisy. Nie tutaj. Nie tutaj. Czyli tak, na pewno nie jest to mimik, ale czy... O nie! Dobra. Fajnie, udało się uniknąć pułapki. Grudka tytanidu i skamieniała smocza kość. Bardzo fajnie. Szkoda, że nie mygoczący, no ale zawsze na plus. Dobra, tutaj mamy kolejnego wojownika Grymów, a tu... No właśnie, tu jesteśmy na górze i mamy te skarby. Swoją drogą naprawdę dziwne, że nas nie atakują. Czyżby ta lokacja miała jakiś związek z królem szczurów? No bo szczerze mówiąc, to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Przed tobą ognisko, naprawdę? O, proszę bardzo, mam ognisko, super. I nawet sobie usiądę, skoro ci przeciwnicy nas nie atakują, no to dlaczego nie skorzystać? Dobra, i zbierzmy sobie pozostałe skarby i przejdźmy przez Foga. Przejdźmy przez Foga i zobaczymy, co nas tam spotka. Ale najpierw skarby, na spokojnie, Fog nie ucieknie. Dusza dzielnego wojownika, bardzo fajnie. I tam jeszcze był jakiś skarb, ale wiecie co, ten Fog mnie interesuje. Zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas ten Fog. Ta mgła, co ona skrywa. Byłoby śmiesznie, gdyby to był boss. I w sumie to jest bardzo prawdopodobne. Z drugiej strony, jeżeli to jest boss, bo jest taka szansa, że to może być boss, chociaż bardzo blisko mamy ognisko. Zaraz, znowu się zgubiłem. Gdzieś tutaj przecież to było chyba. Tak, tutaj mamy przejście, dobra. Jeżeli to jest boss, no to w sumie warto jakoś się wzmocnić, więc wiecie co? Na wszelki wypadek ustawię sobie zakupiony u Węgarla właśnie przedmiot żywica złotej sosny. Tym bardziej, że ta broń to jest taka broń klasyczna, a no i zrezygnuję z pochodni, bo myślę, że nie będzie nam potrzebna. Spróbuj lewa noga, słaby punkt lewa noga. Słaby punkt tył noga. Słuchaj uważnie, to znaczy spróbuj i bez namierzania. Słaby punkt to, co pod tobą, czyli prawdopodobnie jest to boss. Wiecie co? Ja sobie użyję tej złotej sosny. Na wszelki wypadek i zobaczymy, czy faktycznie mamy bossa. Chyba nie. Chociaż ta arena jest dosyć spora. A jednak boss, jednak boss. Bez namierzania mówił tutaj gracz. Dowódca szczurów królewskich. No trochę tutaj lipa. Uła. Trochę potrafi uderzyć. Uła. Uła. Może pod nim spróbujmy. I faktycznie bez namierzania, bo to jest bez sensu. Przynajmniej... Ciężko, ciężko go wyczuć. Dobra, trochę go poraniliśmy. Dobra, dobra, na spokojnie, bardzo skoczny boss, trzeba przyznać. Trochę ciężko go trafić, mimo że jest taki duży, to jest paradoks taki. Oho, szarża. No właśnie, tak myślałem. Dobra, napijmy się stusa na szybko.
Aja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 j
Świetnie, świetnie. No i fajnie. Dowódca szurów królewskich powalony. Nie powiem, żeby to jakaś trudna walka była. Ale z drugiej strony, zobaczcie, że on jeszcze pluł tym kwasem. Jeżeli w ten kwas bym wszedł, to prawdopodobnie byłoby po mnie. A przynajmniej mój pancerz by po prostu leżał i robił pod siebie. Dosłownie. Słaby punkt porażka. No w sumie racja. Tu mamy też szczury. Ciekawe, że teraz nas nie atakują. A teraz zaatakowały. No ale dobra. Swoją drogą duszę mamy też tego szczura. Ciekawe, gdzie go znajdziemy. Dowódcy szczurów bodajże. Dusza dowódcy szczurów królewskich, broniących terytorium szczurów. Ci, którzy chcą służyć królowi szczurów, muszą mieć odwagę, by przyjąć jego wyzwania. Czyli w sumie faktycznie miałem rację, że to jest teren króla szczurów. Przed tobą kobieta. Niby gdzie? Chyba, że nie. No chyba nie. Dobra, rozejrzyjmy się po tej arenie. Czy coś tutaj możemy znaleźć? Swoją drogą śmieszna sytuacja, bo mieliśmy straż przednią szczurów królewskich, a teraz mieliśmy dowódcę. A, tu mamy przejście, fajnie, dobra, zobaczymy dokąd nas prowadzi. Mamy 34 tysiące dusz, niezbyt dużo jak na ten etap, ale nie będę narzekał. O, proszę bardzo, mamy znajomego naszego szczura. Speak thy mind, sir. No właśnie, jest to król szczurów. Dobra, zobaczymy, damy mu te szczurze ogony. A przynajmniej jeden. Dobra, pogłębiło się nasze oddanie w przymierzu. Możemy co u niego kupić. W sumie tu się nie zmieniło nic. No dobra, mamy tutaj tego szczura. Wiecie co? Dobra, wrócimy sobie do ogniska i teraz... No kurczę, tylko trochę się nam czas kończy powoli. Także wiecie co, wiem, że miałem jeszcze odwiedzić Węgarla, ale to już odwiedzimy w następnym materiale. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście zapraszam do komentowania, do oceniania i do zdrowej krytyki. I w następnym materiale od razu ruszymy do Węgarla, żeby z nim porozmawiać odnośnie walki z jego pozostałościami. A potem ruszymy odkrywać nową lokację. Nową lokację, no i ciekawe, gdzie mieszka jeszcze ta... kobieta ptak, Ornifex, jeżeli pamiętam. Także będziemy mieli co robić, także do zobaczenia w następnym materiale. A, przepraszam bardzo, bo jak zwykle zmiana klawiszy. Do zobaczenia.